Ja zostałem poproszony o pewien rodzaj mediacji, ponownego pochylenia się nad tym problemem, bo nie ukrywam, że w sposób bezpośredni przebieg tej przygotowania tej uchwały nie angażowałem się, ponieważ były i są znacznie poważniejsze sprawy, przed którymi gmina stoi, choćby uchwalenie budżetu. Jeśli chodzi o powiadomienie, to mamy, przyjęliśmy taki tryb, że zawiadomiliśmy wszystkie organizacje, które brały udział w przygotowywaniu, a więc związki zawodowe pracodawców, zrzeszenie i rozumiem, że przedstawiciele są. Poinformowaliśmy tych telefonicznie, tych, którzy są zainteresowani, do których adresy mieliśmy do restauracji i do punktów gastronomicznych. Czy do wszystkich ta informacja dotarła? Być może nie. Jeśli chodzi o sklepy, to chyba do wszystkich, którzy prowadzą całodobową, została informacja przekazana telefonicznie, że jeśli nie dotarła, ale ja nie chcę powiedzieć przez to, że nikt nie bronił, żeby właściciele mogli przyjść. Bardzo wielu mówiło, że przekaże tę informację następnym osobom. Tutaj chciałbym Państwu przeczytać pewne sygnały, pewne głosy i pewne rzeczy, na które się mieszkańcy skarżą. Myślę, że nie będziemy analizować kto, kiedy, jak dawno, jak długo, jak często i tak dalej. Także listopad tego roku. Petycja mieszkańców przy ulicy. 8 bram. Tu akurat przeciwko wydaniu koncesji na sprzedawanie i prowadzenie działalności gospodarczej związanej z dystrybucją każdego alkoholu przy ulicy. Lokal jest bardzo blisko umiejscowiony koło naszych mieszkań. Poprzednio w tym miejscu prowadzono sprzedaż i konsumpcję alkoholu zarówno w jego wnętrzu, jak i na tarasie. Osoby korzystające z usług lokalu często do późnych godzin nocy upijały się i bardzo hałasowały, były agresywne, co zakłócało nam mieszkańcom wypoczynek we własnych mieszkaniach. Nie ukrywam, że jest to specyficzne miasto na terenie Dolnego Śląska, gdzie to spożycie alkoholu budzi w nas bardzo duży niepokój. A z czego to wynika? Proszę Państwa, za 11 miesięcy mieliśmy do zatrzymania, do wytrzeźwienia prawie 2220 osób. Proszę Państwa, to jest cyfra, która jest największa na Dolnym Śląsku. Żadne inne miasto takiej cyfry nie ma. I to jest wszystko związane z interwencjami publicznymi, domowymi, gdzie występuje bardzo często alkohol. To proszę sobie uświadomić, czy mamy u siebie w mieście problem, czy nie. Kto z Państwa ze sklepów nocnych nie sprzedał alkoholu młodzieży? Kto z Państwa zawsze sprawdza dowody osobiste? Kto z Państwa nie sprzedał alkoholu pijanemu? Jeżeli by tak było, proszę mi pozwolić dokończyć. Gdyby tak było, nie byłoby problemu z pijaństwem w Wałbrzychu. Nie byłoby awantur i przyjęć, nie byłoby przyjęć pijaków do oddziałów. Proszę Państwa, jestem po dyżurze nocnym, spałam kilka godzin. W nocy przyjęto alkoholika, który napił się alkoholu, kupionego w sklepie nocnym, potem zjadł opakowanie tabletek i odgrażał się, że się powiesił. W związku z powyższym, pielęgniarki, dobrze, ja tylko Państwu mówię, że to jest problem alkoholizmu. To jest problem alkoholizmu, a sklepy sprzedające alkohol niestety temu sprzyjają. Najpierw dzwoniono do mnie o kupowanie głosów. Moi koledzy ze sportu, różni ludzie, politycy, może nawet i aktorzy, no niech sobie tutaj na bufona. Teraz znowu dzwonią, że w Wałbrzychu nie wiem, no jest jakaś prohibicja, prawda? No wszyscy jakby, wszyscy są tym jakby tacy zaskoczeni tą uchwałą i troszeczkę zażenowani. No tutaj dobrze kolega powiedział, ileś tam miejsc pracy. My rozumiemy tych ludzi, którzy muszą może przeżywać jakieś tam sytuacje związane z alkoholem. No ale prosilibyśmy się naprawdę o pochylenie jeszcze raz nad tą ustawą i zastanowienie się, bo to nie tylko dotyczy iluś tam. Ile było tych skarg? Mogę wiedzieć? Ile tych skarg było? 100. No prawie na 100 000 miasto, prawda? Nie? Także jest to, uderza to te,
uderza to też w ludzi i w te rodziny, które, które prowadzą. Tak. Zło małprzyku, to jedynym problemem jest pozamykać wszystko. Czyli szkoły pozamykać, ale proszę tutaj skończyć. To między innymi ograniczenie, bo zamknięcie o 23 to jest zamknięcie. Te sklepy muszą być zamknięte. To czyli szkoły też trzeba było zamknąć, bo tam jest narkomania, tam jest przestępczość. Tak samo jest przykładowo na stadionach, jak wychodzą kibice ze stadionu, czy stadion, też by trzeba było to wszystko pozamykać. Za to, że społeczeństwo bije, za to, że społeczeństwo się źle zachowuje, próbujemy winić tych, którzy sprzedają alkohol. I tutaj się ciągle przewija problem tak jakby dwóch rodzajów usług, sprzedaży alkoholu i skupu złomu. No trzeba chyba stwierdzić, że jakiś związek pomiędzy jednym zjawiskiem a drugim jest. W upadającym mieście ludzie próbują jakoś sobie radzić, a potem zaspokajają najprostsze problemy. Ale to nie jest akurat dla mnie tutaj najbardziej istotnym problemem, ponieważ w uchwale mówi się tak, w paragrafie pierwszym, chodzi o placówki handlu detalicznego, zakłady, w nawiasie punkty gastronomiczne i usługi dla ludności. Ja się chciałem zapytać, czy całodobowy parking strzeżony mieści się w tej kategorii?